siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Jesteśmy w Gdańsku, szósty set zawitał do Gdańska. I jesteśmy zawodnikami odkrycia, jak zwykle. Plus Ligi, Trefla Gdańsk, są ze mną Mikołaj Sawicki. Cześć. I Kevin Sasak. Cześć. Panowie, jak to się dzieje, że co roku Gdańsk w tych przewidywaniach przedsezonowych jest tam bliżej 10 miejsca na granicy playoffu, a po jednej trzeciej rundy patrzymy co roku na tabelę i jest miejsce czwarte, jest miejsce piąte. Jak wy to robicie? No tutaj w Gdańsku wydaje mi się, że dużą robotę robi właśnie miasto. Życie też poza klubem, atmosfera tutaj. To naprawdę dużo daje, dużo spokojnej głowy. Jest zawsze gdzie pójść się zrelaksować czy odprężyć. Przy tym stresującym terminarzu i tej dużej ilości grania właśnie sam fakt tego, że są alternatywy, żeby odświeżyć głowę, jest bardzo istotny? Myślę, że po części na pewno. Myślę, że też jakby cała atmosfera, cały klub, wszystko tutaj dookoła. Możemy się tylko i wyłącznie skupić na siatkówce, a jeśli już tej siatkówki będzie za dużo, to tak jak Mikołaj powiedział, myślę, że też możemy się wybrać w różne miejsca, czy nawet pospacerować na świeżym powietrzu, bo to też jest jakaś tam forma odprężenia. Ale ja uważam, że po prostu w Gdańsku klub jest na wysokim poziomie, wszystko jest pod nas, więc też się z tego cieszymy i możemy się, tak jak powiedziałem wcześniej, skupić tylko i wyłącznie na graniu. To dla Ciebie drugi sezon w Gdańsku. Ta decyzja, gdy przychodziłeś do Gdańska, była czym uzasadniona? Możliwością głównie grania, czy też właśnie tym, że widziałeś w poprzednich latach zawodnicy, którzy przychodzili do Gdańska, robili mega progres? Tak, no tutaj z tego klubu wyszły naprawdę duże nazwiska. Przykładem był dzisiaj na boisku po drugiej stronie siatki Marcin Janusz. Stąd się wypływa właśnie. To jest taki moment w karierze, gdzie ten Gdańsk jest taką trampoliną w karierze. A w Twoim przypadku ta historia troszeczkę inna, bo niższe ligi, potem trafiłeś tutaj kilka lat jako tak zwana dwójka, no i ten rok poprzedni, który spędziłeś w Czechach. Dokładnie. To jest czeskie piwo i smażony ser, to była ta recepta, dlatego że wróciłeś jako zupełnie troszeczkę, albo nie inaczej, nawet zupełnie inny zawodnik. Myślę, że zmiana otoczenia i też jakby może trochę krok w tył sportowy, myślę, że przede wszystkim. Może to był jakimś takim czynnikiem, który ostatecznie dało kopa i tak ta, nie wiem jak to nazwać, czy kariera już, czy jeszcze nie, ale ta ścieżka sportowa po prostu nabrała tempa. Myślę, że przede wszystkim ciekawe doświadczenie. Zobaczenie też, pierwszy raz miałem styczność jako zagraniczny zawodnik, także to też jest ciekawym doświadczeniem. A ostatecznie okazało się, że w sumie wróciłem do klubu, w którym też zaczynałem swoje tutaj pierwsze kroki w Plus Lidze, z czego jestem też bardzo, bardzo zadowolony, że okazało się, że było miejsce i mogłem wrócić. Kiedy Tref zastąpił Michała Winiarskiego i Igorem Juricicem, wiele osób zastanawiało się, jak to będzie, bo to nie był trener najbardziej znany, nie był to trener, który był we Włoszech, to był trener, który był w Rosji. Czym ujął Was trener Igor w swoim warsztacie? No powiem szczerze, że początki mieliśmy ciężkie, ale no jakby trener przyszedł do nas z Rosji, też trochę z dystansem, tu trzeba było wszystko rygorystycznie podchodził do wszystkiego, ale jak tutaj wczuł się właśnie w tą gdańską atmosferę, pojawiło się trochę więcej takiego rozluźnienia, trochę więcej żartów i myślę, że no tutaj właśnie w Gdańsku to jest właśnie takim kluczowym, żeby w tą atmosferę wejść dobrze. A u Ciebie, Kevin, te doświadczenia ligomistrzowe to było coś najważniejszego przy tym sezonie, czy bardziej cały sezon zagrany jako jedynka też w Lidze Czeskiej? Myślę, że wszystkiego po trochu miało znaczenie. Przede wszystkim kierowałem się tym, żeby pójść i cały sezon przegrać, tak jak powiedziałeś, jako jedynka. Także może czeska liga na pierwszy rzut nie robi jakiegoś dużego wrażenia, ale uważam, że poziom był całkiem dobry. Dodatkowo mieliśmy możliwość grania w Lidze Mistrzów, czyli też ogrywania się z najlepszymi zespołami w Europie, bo nawet w samej grupie trafiliśmy na Trentino i Zaxę. Dokładnie tak.
Także myślę, że na pewno pomogło. Później jeszcze udało nam się, że tak powiem, awansować, ale spaść z Ligi Mistrzów do Pucharu Europy. Też ciekawe doświadczenie, gra z polską Skrą Bełchatów, także też topowy klub. Więc myślę, że wszystkiego po trochu. Twoje, jak ktoś odpali stare filmiki z meczów juniorskich Skry, zobaczy ciebie. Zobaczy ciebie jako główną gwiazdę ówczesnej drużyny młodzieżowej. Jak duży jest przeskok pomiędzy rozgrywkami juniorskimi, pierwszą ligą, a w ogóle plus ligą? No, przeskok jest bardzo duży. Na początku mój pierwszy sezon w pierwszej lidze nie mogłem się w ogóle odnaleźć. Byłem zagubiony. No, zderzenie ze ścianą. To było dla mnie zupełnie inny poziom, ogromny przeskok. Szczerze, no nie dawałem sobie tam rady. Troszkę właśnie psychicznie też siadłem, ale później troszkę się odbudowałem w Siedlcach, jak byłem już drugi sezon w pierwszej lidze. Troszkę się odbudowałem, tam więcej pograłem, a potem już jak poszedłem do Bełchatowa, to historia się powtórzyła. Znowu zderzenie ze ścianą, zupełnie inny poziom. Trzeba było się dostosować do wszystkiego od nowa. No, naprawdę ciężko było. Pamiętam mecz o brąz, gdzie zagrałeś. Wtedy pokazałeś swój bardzo duży potencjał. Czy przychodząc do Gdańska liczyłeś na bycie w szóstce, czy wiedziałeś, że są Martinez i Orczyk i będziesz musiał na swoją szansę poczekać? Wiedziałem, że będę musiał poczekać. Było tak, że chciałem bardzo powalczyć właśnie o to miejsce w składzie. No, potoczyło się tak, jak się potoczyło. Niestety właśnie Piotrek doznał kontuzji i tu też właśnie była bardzo duża odpowiedzialność na mnie spadła. Też się bardzo przestraszyłem, ale właśnie tutaj ta atmosfera właśnie w tym klubie zrobiła swoje, że na luzie do wszystkiego trzeba było podejść. Czy wracając teraz do Gdańska, wiedząc, że będziesz głównym atakującym, to podchodzi do takiego sezonu zupełnie inaczej niż z perspektywy osoby, która ma walczyć o skład albo wie, że na początku będzie dwójką? Znaczy, mi się wydaje, że przed sezonem może być mówione wiele, a tak naprawdę to swoją pracą każdy jakby stara się wywalczyć też to miejsce i jakby udowodnić, że on zasługuje po prostu na to i gra, bo gra dobrze. Także myślę, że to jest przede wszystkim. Jeśli chodzi o mnie, no ja jestem zadowolony z tego, że po pierwsze dostałem szansę gry w plus lidze. Mam nadzieję, że też jakby po części sportowo spłacam to jakby zaufanie, którym klub mnie obdarzył. Także przede wszystkim trenowanie i rozgrywanie meczów to jest. Coraz częściej na Twitterze czy w mediach pojawia się hashtag Sasak do kadry. Ty na te pochwały reagujesz alergicznie, czy to cię cieszy? Jak do tego podchodzisz? Nie mam na to zdania. Jakby okej, to jest miłe i może gdzieś tam jest lekkie powiedzmy zadowolenie, ale z drugiej strony na to przyjdzie jeszcze czas. Ja jakoś nie wybiegam bardzo daleko w przód. Przede wszystkim skupiam się na tym, żeby teraz ten sezon grać jak najlepiej. Co będzie w przyszłości, to się okaże. Oczywiście byłoby mi bardzo miło, gdybym kiedyś dostał powołanie. Bo tu już kolega doświadczył tego. Ja powiedzmy miałem tą szansę grać w tej kadrze B, więc też było to dla mnie niesamowite przeżycie. Ale co do pierwszej kadry, to ja też mam spokojną głowę. Wiem, że też przede mną jest spora kolejka, bo polska drużyna obfituje w niesamowitych zawodników, także tam... No tak, ale ci są dużo starsi, tak? Bo jest pewna przerwa pokoleniowa pomiędzy tobą, a tymi, którzy aspirują do... czy są w kadrze. Okej. Nie. Jakby jasne. Wracając do początku, to nie zaprzątam sobie tym głowy. Jasne. Póki co. Zadzwonił do ciebie Nikola Grbić, zaprosił ciebie na zgrupowanie i dostąpiłeś zaszczytu debiutu. Byłeś też w Nagoi na turnieju Ligi Narodów. To jest kolejny znowu krok, zupełnie znowu inna sytuacja niż gra w plus lidze, czy akurat te początki w kadrze, gdzie większość zawodników znasz, gdzie znasz spałę, to jest coś, co już znałeś? Znaczy, no, to też jest duży przeskok, to była też bardzo jak dla mnie stresująca wtedy sytuacja. Ogólnie jak zobaczyłem wiadomość od trenera Grbicia, wracałem wtedy z treningu,
zobaczyłem wiadomość, to cieszyłem się jak dziecko. No. Ale tak, no też poziom jest zupełnie inny. Treningi bardzo ciężkie tam były. Ze Spałą, no nie znam się jakoś tak dobrze. Tam w młodzieżowych kadrach tylko tam może po 2 miesiące przesiedziałem. Ale też jest duży przeskok. Jest duży przeskok, to jest tam jest ogromna presja. Jak zaczynałeś, to wszyscy kojarzyli ciebie z zagrywki właśnie tej po skosie 110-115 na godzinę i z tego, że przyjęcie nie jest twoją najmocniejszą stroną. W tej chwili dużo ciężej ciebie ustrzelić na przyjęciu. Czy to jest element, którym przez ten ostatni rok najbardziej pracowałeś? No tak, pracuję bardzo dużo nad przyjęciem. Praktycznie no, codziennie jak się spotykamy, to staram się kilka razy przed treningiem dotknąć tej piłki albo po treningu. Pracuję nad tym, wydaje mi się, że jest troszeczkę lepiej, ale mam tu jeszcze bardzo duży margines. No i będę próbował jeszcze to doszlifować, nie, do ostatniej. Sytuacja, w której grasz z Janem i wcześniej z Lukiem, teraz z Wojko, to jest komfortowa sytuacja na przyjęciu? W sensie tacy dwaj specjaliści? No tak, ja bardzo lubię tutaj szczerze grać koło Jana i w zeszłym sezonie koło Luka i teraz z Wojto, ponieważ ja mam swój kawałek podłogi, który muszę bronić i oni się zajmują resztą. Powiem szczerze, że mi to bardzo pasuje, ale też wydaje mi się, że już nie boję się tak jak w zeszłym sezonie, żeby stanąć na troszkę większym polu. Mhm. Czy po powrocie, czy przez ten sezon, kiedy byłeś w Czechach, trochę zmieniłeś sposób nabiegu do ataku? Bo mam wrażenie, przynajmniej wizualne, że w tym sezonie dużą część piłek łapie ze swojego pełnego pułapu, a w poprzednich sezonach bywało tak, że to tempo nabiegu nie powodowało, że inaczej łapałeś tą piłkę. Czy to tylko moje spostrzeżenie błędne, czy słuszne, czy tylko złudzenie? Wydaje mi się, że jest to słuszne stwierdzenie. Też starałem się nad tym pracować. Jakby wiedziałem, że ten mój timing nie zawsze jest odpowiedni do danej piłki. Także przyznam się, pracowałem nad tym. Ja jeszcze osobiście zauważam, że czasami też mogę się w danej sytuacji inaczej zachować, ale też jestem zadowolony z tego, że sam widzę progres i pozostaje tylko dalej pracować. Jesteś jednym z licznych atakujących, moim zdaniem, teraz w lidze, który w mojej ocenie lubi bardziej atakować z drugiej niż z pierwszej. Czy to tylko moja spekulacja? A to dziwne. Okay. Ja mam zupełnie odwrotnie, ale jeśli tak jest, to czemu nie? Okay. Jakby ja osobiście wolę atakować z pierwszej linii, chociaż no wiadomo, pozycja atakującego muszę, że tak powiem, taki sam poziom reprezentować i w pierwszej, i w drugiej, przynajmniej powinienem. Także czasami mi się wydaje, że to też od dyspozycji dnia, od meczu, od tego, kto mi skacze do bloku. Także no, może tak się po prostu to wszystko zgrywało, że według ciebie jakby w drugiej linii byłem lepszy, ale ja osobiście bardziej wolę atakować z przodu. Jasne. Chciałem jeszcze podpytać o ten sezon, który się toczy. Właśnie jesteśmy po meczu z Zaksą wygrany 3-0. Czy ciąży na was presja w meczach domowych z drużynami słabszymi, czy macie dalej poczucie tego, że wy nic nie musicie, wy tylko możecie? Nawet dzisiaj, tak, kiedy widać było, że Zaksa przyjechała w składzie 9-osobowym, no to widać było pewnie i po Buchmacherach, i po kibicach, że to chyba wy jesteście faworytem tego spotkania. No to my nie staraliśmy się nie zwracać właśnie uwagi na to, w jakim składzie przyjadą. Przygotowaliśmy się tak, jakby przyjechali w pełnym składzie i mieliśmy jeszcze brane pod uwagę ewentualność te z tym okrojonym składem. Myślę, że tutaj przy naszych kibicach my nic nie musimy. My możemy po prostu pokazać, na co nas stać. To nie jest żadna presja. Wiadomo, że my nie jesteśmy jakąś, jak to powiedzieć, samą górą naszej ligi. Staramy się po prostu grać najlepszą swoją siatkówkę. Próbujemy się postawić każdemu, zdobyć jak najwięcej punktów i to tyle.
zbliżamy się do półmetku ligi, więc też kwalifikacje do Pucharu Polski. Ty miałeś okazję doświadczyć już kwalifikacji Trefla, nawet do turnieju finałowego, dobrze pamiętam, tak Pucharu Polski. Czy to w ostatnim czasie stał się wasz jakiś taki cel namacalny, który chcecie osiągnąć, czyli zagrać się w finale Pucharu Polski? Myślę, że przed sezonem zakładaliśmy sobie jako grupa, że na pewno będziemy chcieli o to powalczyć. Jakby myślę, że to jest dalej w naszym zasięgu i jak, nie wiem jak to powiedzieć. Im dalej po prostu ten sezon przebiega, tym widzimy swoją szansę, że może to się stać i faktycznie będziemy mogli powalczyć o Puchar Polski. Także to jest jako dodatkowy smaczek dla nas i dodatkowa okazja, żeby coś namieszać w tej plusidze. No właśnie teraz dwaj najbliżsi rywale, to bezpośredni rywale w sumie walce o to, było najpierw wyjazd długi z waszej perspektywy do Nysy, potem gości tutaj Olsztyn. Z perspektywy tych dwóch drużyn macie przekonanie, że pasujecie tym drużynom, czy właśnie nie pasujecie swoim stylem gry? Oj, nie wiem. Tak szczerze nie wiem, czy my im pasujemy. Myślę, że przede wszystkim to są dwie drużyny, które tak jak my, walczą o play-offy i w tych meczach po prostu, tak jak wcześniej Mikołaj powiedział, że w niektórych meczach możemy, w niektórych, czy musimy, czy możemy. Myślę, że takie mecze, które teraz przed nami, w nich musimy walczyć i wyrywać przeciwnikowi punkty, zwłaszcza jak będziemy grać w Nysie na wyjeździe, ponieważ jest to trudny teren, a tak jak mówię, no po prostu z Nysą walczymy o to miejsce w ósemce. To samo z Olsztynem. Myślę, że nikt się tam przed nami nie położy, bo mamy teraz dobrą pasę i wygrywamy, tylko będą walczyli i za wszelką cenę będą chcieli pokazać, że to oni są lepszą drużyną. Czy to była największa widownia, przy której grałeś? 8900? Nie wiem, nie pamiętam ile dokładnie było w Spodku. Chyba więcej mogło być. No to w Spodku wtedy. Ale klubowo wtedy najwyższa. Tak, klubowo najwyższa. I czy liczycie na inaczej, czy z waszej perspektywy mecze w takiej hali jak Ergo przy tak dużej widowni powodują pozytywne nakręcenie, czy na początku pewien stres? Tutaj w Ergo Arenie już ja już osobiście zdążyłem się do tego przyzwyczaić, że tu zawsze jest pełno kibiców. Oczywiście to jest wspaniałe uczucie grać przy takiej publiczności, ale staram się też o tym nie myśleć. Nie zwracam na to uwagi i po prostu dla mnie najważniejszy jest ten kawałek podłogi tam na środku. Jasne. Blok obrona to jest element, przy którym zawsze jesteście w topie ligi, przynajmniej w tych sezonach, w których jesteś tutaj. W tym roku ty się do tego bardzo mocno przyczyniasz swoją grą na siatce. To było coś, co jest tobie dane od zawsze, czy ta czujka na bloku, którą masz, to jest kwestia wypracowana? Myślę, że obie te rzeczy. No. Część na pewno, powiedzmy, zawdzięczam temu, że jest ta czujka, ale też są to godziny spędzone na treningach. Ja osobiście też lubię ten element siatkarski, lubię nad nim pracować, lubię, że tak powiem, grać z atakującym, więc to jest coś, co sprawia mi przyjemność, zwłaszcza jak zablokuję kogoś, tym bardziej jak będzie to efektowne. Ale najważniejsze, żeby to było efektywne i myślę, że ten nasza współpraca blok obrona przez to też między innymi w tym sezonie jest bardzo dobra, bo po prostu poświęcamy na to dużo czasu na treningu. A kto z was więcej zagrywa asów na treningach? Mikołaj? Myślę, że ta... Jesteś najlepszym serwującym ligi? Nie mi to oceniać. Ja mam do siebie właśnie dużo też jeszcze zastrzeżeń. A propos błędów, bo siła siłą, ale też właśnie czasami by się przydało bardziej poszanować tą piłkę. A planujesz zmieniać kierunki czasem? Zależy jak mi się będzie na ręce, wiesz? Jasne. Okej, kończąc już tę rozmowę, chciałem was zapytać o cel na ten sezon. Co was zadowoli jako drużyna, indywidualnie? No i czy, bo musicie pewnie, czy spoglądacie trochę na Los Angeles jako kolejne igrzyska? Co nas zadowoli najpierw, tak? Mm-hmm. Ciebie i drużynę z twojej perspektywy. No na pewno tu bliżej czasowo właśnie awans do tego Pucharu Polski.
No i myślę, że playoffy to jest właśnie to, jest to co teraz walczymy. No i później to już są, wiesz, cele długoterminowe. No to jakbyś się z nimi podzielił choć trochę? Chciałbyś powtórzyć przygodę na kadrze? Chciałbym. No, myślę, że każdy na moim miejscu by chciał. To jest super przeżycie i... Wiem, że trener Gibicz jest specyficzny w kontakcie. Czy on ma zwyczaj kontaktowania się w sezonie, czy raczej niekoniecznie? Do mnie nie. Nie wiem, jak jest zresztą, ale jasne. Do mnie jeszcze nie dzwonił, wiesz? Jasne. Kevin, z twojej perspektywy, twój cel na sezon i dla drużyny cel? No myślę, że tak jak przed sezonem zakładaliśmy, czyli przede wszystkim utrzymać się w playoffach. Jeśli awansujemy do Pucharu Polski, to będzie na pewno coś na plus. Może się nawet zdarzyć, że gdzieś się zakręcimy i powalczymy o medal, także to już w ogóle jest najlepsze wyjście z całej sytuacji. Loteryjne playoffy mogą to utrudnić albo temu sprzyjać. Dokładnie tak, ale myślę, że jeśli utrzymamy swój poziom gry, no to będziemy problemem tak naprawdę dla każdej drużyny w Plus Lidze, więc po to trenujemy i też chcemy wygrywać, więc... Jasne. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj Mikołaj Sawicki i Kevin Sasak z Treflag Gdańsk. Myślę, że jak odpalimy ten film za 5 lat, to będą nasi olimpijczycy do Los Angeles. Chłopacy tego nie mówią głośno, ale myślę, że nad tym pracują, bo są w świetnym miejscu, gdzie się świetnie pracuje, świetnie oddycha. Także to na tyle. 6 sezon Gdańska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, chłopaki, dzięki za rozmowę. Dużo zdrówka przede wszystkim, bo to najważniejsze w tym szalonym sezonie i dalszej rozwoju kariery sportowej. Dziękuję bardzo.